Na naszej grupie facebookowej Pytajniki Fotografa zaczęły znowu pojawiać się kiepskie zdjęcia. Co my z tym zrobimy? Te zdjęcia są tak bardzo złe. Powinienem was chyba przed nimi uratować i je kasować. Te chujowe zdjęcia zaśmiecają moją tablicę! Zwykłe pstryki o niczym! Każdy jeden może takie telefonem zrobić! Jak tak dalej pójdzie, to ja wypisuję się z grupy i cofam suba! Takie zdjęcia to nawet dziecko mogłoby zrobić! Po co takie zdjęcia na grupie? Niech moderacja w końcu się tym zajmie! Krzywe, światło jakieś byle jakie i kolory do dupy! Ojej, ale się przejąłem. Chyba będę musiał wybrać trzy takie najgorsze z tych wszystkich zdjęć i je skasować. Ale wiecie co? Nie zrobię tego. Zamiast tego opowiem wam dlaczego. Te właśnie zdjęcia mi się podobają. Zdjęcie numer 1. Krzysztof Grabara. Krzysztof Grabara robi zazwyczaj zdjęcia czarno-białe. No pewnie po to, żeby dodać im więcej artyzmu, co? Ale tym razem z jakiegoś dziwnego powodu zrobił zdjęcie kolorowe. Zupełnie nie wiedzieć dlaczemu chyba, co? Może dlatego, że jest o niczym i że jest krzywe. No myślę, że nie. Myślę, że Krzysztof użył tutaj koloru, dlatego, że akurat tutaj to zdjęcie ma sens wtedy, kiedy ma kolor, bo to zdjęcie jest o kolorze. Tym, którzy tego nie kumają, pozwolę sobie to zobrazować. Zamiast mówić słowami, popatrzcie teraz. Ping. Ping. Niektórzy się śmieją, że Krzysztof mógł jeszcze poczekać na światło zielone. Ping! Ale tego zielonego chyba nie było na Pałacu Kultury, więc chłopak musiał zostawić tylko dwa. Chujowe, nie? Zdjęcie drugie! Marcin Bąk! Zobaczcie, jakie do dupy światło! Każdy jeden se pójdzie do lasu, taki se śmietnik sfotografuje. Co to jest w ogóle? W ogóle się nie postarał! Zwykły pstryk! Zwykły pstryk? A może historia o tym, co dzieje się z niesprzedanymi choinkami? Historia o choinkach, które kiedyś mieszkały w lesie i zostały wycięte po to, żeby służyć jako drzewka bożonarodzeniowe, ale nikt ich nie chciał, więc wróciły do lasu i leżą tam, wyglądając niczym martwe foki lub inne walenie wyrzucone na brzeg morza i dogorywające tam, nikomu niepotrzebne. I przez to drastyczne skojarzenie z martwymi waleniami podkreśla się dramatyzm tej sytuacji. Zaczynamy czuć, że te choinki to niezwykły przedmiot, że one żywe takie są, że dusze mają. I za tym prostym zdjęciem, za tym zwykłym pstrykiem nagle się okazuje, czai się jakaś głębsza historia, głębsza opowieść, coś, czego brakuje w wielu pięknych, perfekcyjnie naświetlonych, o świetnych kolorach i świetnym oświetleniu zdjęciach. Nieprawdaż? Trzecie chujowe zdjęcie zrobił znienawidzony Krizu. Ten niedobry Krizu, co wrzuca brzydkie zdjęcia z hydrantami, jakieś pstryki z dupy wysrane. I teraz wrzucił zdjęcie, na którym nie dość, że jest hydrant, to jeszcze są też słupki. Ale zobaczcie, to wszystko wygląda jak grób. W pierwszej chwili, kiedy oglądałem to zdjęcie, miałem wrażenie, że to jest grób z krzyżem, na którym stoi znicz. A kiedy chwilę poprzyglądamy się, okazuje się, że tam nie ma żadnego grobu, nie ma żadnego cmentarza, nie ma nic, co by się na początku wydawało, że tam jest. Jest kawałek betonowej płyty, hydrant, słupek i jakaś droga, która przecina go w oddali, powodując iluzję grobu, krzyża. Uważam taki zabieg za iście fenomenalny i mam gdzieś, czy to zdjęcie jest trochę bardziej proste, czy trochę bardziej krzywe, czy ma dobrze oddane szczegóły w światłach i półcieniach. Fajnie jest, jak zdjęcia mają coś takiego, ale najważniejsze jest to, o co w zdjęciu chodzi. Jaka historia za nim stoi. Okej, dobrze, nie za każdym zdjęciem to jest ważne. Może nie w zdjęciach mody, to może to nie jest tam ważne. Ale jest wiele różnych dyscyplin fotografii, w których
Istotne jest nie to, jak dokładnie zdjęcie wygląda na pierwszy rzut oka, ale to, jaka historia się za nim kryje, jaki eksperyment myślowy tam w środku jest, jak zdjęcie oszukuje zmysły. Mam nadzieję, że udało mi się przekonać Was, że te trzy zdjęcia wcale nie są chujowe. I tak chujowych zdjęć jak te trzy życzę Wam w nadchodzącym 2019 roku. Śmiało dzielcie się nimi na naszej grupie facebookowej Pytajniki Fotografa i krytykujcie zdjęcia, które na grupie się pokazują, ale przypominam, krytykujcie je w sposób miły, grzeczny, uprzejmy. Nawet jeżeli nie zgadzacie się z wizją autora, bo macie prawo jak najbardziej się z taką wizją autora nie zgadzać. Ale nie bądźcie obrzydliwymi, paskudnymi hejterami, bo na takich czeka Banhammer. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, że ten mały przegląd zainspirował Was do dalszych fotograficznych poszukiwań, a ja tymczasem mówię do zobaczenia. Nie, kurczę, zaraz, jakie do widzenia. Znowu zapomniałem coś jeszcze, co miałem powiedzieć. Miałem Was zachęcić, że jakbyście chcieli więcej takich zdjęć sobie zobaczyć, że nie wiadomo, co o nich chodzi na początku i że się kiepskie wydają, a potem jednak są ciekawe, to chciałem Was zaprosić na fanpage'a, którego prowadził Krzysiek Grabara. Ten fanpage się nazywa Co jest na zdjęciu? I Krzysiek tam wrzucał różne zdjęcia i pisał, co on sobie tam myśli, że na nich jest. No i to takie są rozkminy właśnie jak były tutaj, więc linka do niego znajdziecie w opisie tego filmu. Jakby ktoś z Was sobie tego fanpage'a odwiedził, to weźcie tam, zostawcie jakiś komentarz, może taki, że przyszliście po tym filmie, to Krzyśkowi będzie miło, bo tak w ogóle to on tego fanpage'a już przestał prowadzić, bo było małe zainteresowanie. Więc nie wiem, czy tam się coś jeszcze będzie pojawiało, ale jakby nie było, jest sporo zdjęć, sporo tekstów, a jakby się zrobił ruch, to kto wie, może się Krzysiek zmotywuje, żeby robić tego więcej. Dobra, no teraz wracajmy do filmu. Do zobaczenia, cześć i pamiętajcie o tym, co powiedział Karol. Pytanie do Państwa. Co można zrobić po obejrzeniu odcinka Zapytaj Fotografa? Zostawić łapkę w górę. Zostawić łapkę w dół. Subskrybować. Skomentować. Udostępnić.